Witam w kolejnym poradniku. Dzisiaj pokażę Wam, jak pozbyć się QWO6 oraz innych przeglądarek, które instalują nam się automatycznie lub po naszym wyborze z innymi programami. Najpierw pokażę, jak pozbyć się innych stron startowych, które włączają nam się wraz z instalowanymi programami. By powrócić do Google czy innej strony, którą mieliśmy poprzednio, wchodzimy w, jeśli mamy oczywiście Mozilla, wchodzimy w narzędzia, klikamy opcje i w zakładce ogólne mamy stronę startową, wpisujemy sobie Google, to jest proste, i klikamy OK. Lecz jeśli będziemy mieć inną sytuację i to będzie QW6, jest wiele sposobów na usunięcie, jest też program, który mi nie pomógł na przykład, nie będę podawał jego nazwy, ale ja pozbyłem się go w ten sposób, że tutaj wchodzimy, prawda, właściwości, klikamy prawe mi właściwości, gdzie miałem wpisany, prawda, element docelowy, po prostu, o tutaj, usunąłem frazę, która była po lokalizacji mojej przeglądarki. I w tej chwili nie pokazuje mi się w Explorerze QW6. I jest to chyba najlepszy sposób, choć na przykład jeśli odinstalujemy to, wyrzucimy w internecie Explorerze, dalej będzie to na przykład w Chromie. I w Chromie trzeba wykonać podobną operację. Słyszałem, że ten sposób pomaga, lecz warto przeskanować antywirusem cały komputer w poszukiwaniu zagrożenia. No i to chyba by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jak widzicie, mam nowe intro. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania mojego kanału. Na razie.